Ja na początek chciałbym podkreślić, że mecz się dla nas tragicznie zaczął, bo chciałbym tutaj wspomnieć o kontuzji naszego kapitana Jakuba Dębowskiego. Wyglądało to dosyć tragicznie, myślę, że to coś poważnego, także tutaj w moim imieniu, myślę, na wszystkich chciałbym mu życzyć przede wszystkim bardzo szybkiego powrotu do zdrowia. Chcieliśmy tutaj zrobić wszystko, żeby Kuba spojrzał na telefon i mógł zobaczyć dzisiaj, że tutaj wygraliśmy to spotkanie. Mam nadzieję, no nie udało nam się to do końca, ale mam nadzieję, że chociaż z tego będzie zadowolony. Sportowo myślę, że też zaczęło się to wszystko nie tak, jak sobie założyliśmy, bo przegrywaliśmy już 2-0. Myślę, że chyba to, co tak osobiście mnie najbardziej boli, to to, że dwie bramki straciliśmy ze stałych fragmentów gry, z takiej broni, z której Elana słynie, a my nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. Natomiast mimo wszystko to spotkanie ułożył się w ten sposób, że zdobyliśmy kolejne bramki, wyszliśmy na prowadzenie przy wyniku 2-0, także tutaj chciałbym z całego serca pogratulować moim zawodnikom i charyzmy, i tej skuteczności na boisku. Końcówka spotkania, graliśmy w 10, to był ten moment, kiedy Elana zdobyła tą bramkę wyrównującą. Biorąc pod uwagę ten przebieg spotkania, myślę, że tutaj szanujemy ten jeden punkt i mimo wszystko cieszymy się, że w 10 zdobyliśmy ten jeden punkt. Dziękuję bardzo. Trener Krzysztof Wasilkiewicz. Ja bym chciał się przyłączyć tutaj do życzeń kolegi. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja jak najszybciej się zagoi i nie będzie śladu po niej. Na pewno nie chcieliśmy, żeby tak się stało i to był główny punkt tego spotkania, ten tragiczny uraz. Natomiast możemy zapewnić naszych kolegów, że w naszej grze nigdy nie było ani złośliwości, ani chęci skrzywdzenia kogokolwiek, więc po prostu nieszczęśliwy zbieg wypadków. Jeżeli chodzi o przebieg meczu pod względem sportowym, zaczął się dla nas bardzo dobrze. Stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, fajne kontry zakończyły się bramkami. No i później chyba wkradło się lekkie rozkojarzenie. Już nie pierwszy trener mówi, że 2-0 to niebezpieczny wynik. Wiemy, że graliśmy z doświadczonym zespołem, który od kilku lat prowadzi w klasyfikacji trzeciej ligi kujawsko-pomorskiej i ma również aspiracje do gry wyżej. Było widać, że jest zespołem bardzo dobrze zorganizowanym w obronie. Wychodził z groźnymi kontrami i wyszedł na prowadzenie, co trener tutaj podkreślił. Zrobiliśmy wszystko poprzez zmiany, przesunięcia w defensywie, żeby móc doprowadzić chociażby do satysfakcjonującego nas w tym momencie remisu. Ta kartka pomogła na pewno nam zbliżyć się troszeczkę chociaż do zwycięstwa, ale zabrakło tej kropki nad i. I to chyba całe podsumowanie meczu. Myślę, że trener, co tutaj podsumował ten mecz, w zasadzie nie za bardzo mam co dodać. Ja bym się skupił na tej fazie meczu, w której wyszliśmy na prowadzenie 3-2 i mieliśmy tutaj 2-3 sytuacje, żeby skończyć ten mecz na 4-2 i to było takie decydujące w tym meczu, jeśli chodzi o nasze zwycięstwo, a bardzo tego chcieliśmy. A niestety stało się inaczej, znowu wróciliśmy do tej fazy meczu jakby z początku, gdzie się nic nie układało, czyli ta czerwona kartka, druga żółta i z kolei Elana przejęła inicjatywę, no i było gorąco i rzeczywiście szanujemy ten remis, bo z przebiegu meczu tyle faz miał ten mecz, teraz było tragicznie, a później lepiej dla nas, później znowu tragicznie, że myślę, że życzymy Kubie zdrowia, żeby jak najszybciej do nas wrócił, a ten punkt szanujemy i tyle. Czujemy na pewno duży niedosyt po tym meczu. Po raz któryś zdarza się, że prowadzimy 2-0 i dajemy sobie strzelić szybko kontaktową bramkę. Później tracimy kolejne bramki. Nie jest to już pierwszy raz, niestety. Później pokazaliśmy charakter, można powiedzieć, bo zrobiliśmy tą trzecią bramkę. Niestety mieliśmy jeszcze sytuacje, które mogły zakończyć ten mecz na 4-3, jednak trochę nieskuteczności i nie udało się. Coś mogę powiedzieć, no, u siebie musimy wygrywać. Mam nadzieję, że teraz złapiemy serię zwycięstw i jeszcze podłączymy się do czołówki i powalczymy o te najwyższe cele, chociaż ten cel ucieka. Chciałem się przyłączyć do życzeń zdrowia dla Kuby. Mam nadzieję, że
że to nie jest aż tak poważna kontuzja i wróci szybko, ale wiadomo, taki jest sport i chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia w tej chwili. Dziękuję. Bardzo dziękuję, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Łukasz, powiedz mi, no statystyką trochę zawirował w naszym klubie, mocno odcisnęło napięto na naszej szatni? Powiem tak, między nami tutaj w szatni, między chłopakami atmosfera jest dobra i teraz to tym bardziej nas tam jakoś zbliża do siebie, bardziej jesteśmy drużyną i mam nadzieję, że to zaowocuje też w następnych meczach.